Teatr w Polsce ma długą i bogatą historię. Gdzie szukać jego początków? W średniowiecznych dramatach liturgicznych, a może w wędrówkach ludowych kolędników? Jak sytuuje się wobec światowego dorobku pierwsza polska tragedia renesansowa Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego? Dlaczego król Stanisław August powołał pierwszy stale działający teatr publiczny, zwany później Teatrem Narodowym? Dlaczego data 19 listopada 1765 nazywana jest w historii teatru kłopotliwą? Czym jest paludament, a czym strapontem? Ile razy płonął Teatr Narodowy? Kim była Irena Solska? Czy teatr japoński miał wpływ na teatr w Polsce? Wiedza o teatrze była długo rozproszona wśród innych dziedzin – w nauce o literaturze, sztuce, muzyce, w antropologii i socjologii. Mimo wielu prób nie udało się zebrać jej w jednym miejscu. Aż do dzisiaj. Platforma cyfrowa o otwartej formule daje szansę na połączenie rozerwanych wątków historii, na integrację zjawisk i terminów teatralnych z biografiami twórców, na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką sceniczną, na dostęp do źródeł i opracowań, na dostęp do wiedzy uporządkowanej i na tworzenie własnych badań, na przyglądanie się, jak polski teatr odbija się w lustrze teatru światowego. W swojej pierwszej odsłonie encyklopedia prezentuje 80 tysięcy biografii, 58 tysięcy przedstawień, 200 haseł rzeczowych, 16 tysięcy programów teatralnych, 22 tysiące afiszy i plakatów, 95 tysięcy zdjęć, 50 tysięcy recenzji, 250 książek. W nocy zasoby platformy są aktualizowane. Każde odświeżenie strony lub ponowne uruchomienie encyklopedii ujawni inny fragment jej bogatych zbiorów. Encyklopedia może się rozwijać także dzięki Tobie. Na każdej stronie znajdziesz formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego możesz mieć wpływ na przyszłe prace redaktorskie, na powstawanie nowych haseł, dołączanie archiwów, tekstów i rozbudowę platformy. Żaden głos nie pozostanie bez odpowiedzi. Wejdź na www.encyklopediateatru.pl. Odkryj historię polskiego teatru.